Witam Państwa serdecznie. W tym filmie chciałbym pokazać Państwu, jak przy pomocy logiki możemy połączyć nasz rekuperator z automatyką budynku. W poprzednim filmie wspomnieliśmy o przykładzie, w którym w momencie uzbrojenia alarmu automatycznie wyłączamy nasz rekuperator, a po powrocie do domu i rozbrojeniu alarmu ustawiamy nasz rekuperator na konkretną wartość. W naszym programie wykorzystamy wyjście 0,10 V. Aby zaprogramować tą logikę, logujemy się do administratora, a następnie wchodzimy w automatykę. Dodajemy nową logikę powiązaną z naszym alarmem. Grupa logik będzie powiązana z alarmem, więc nazwa naszego programu będzie Alarm Recuperator. Aktywacja logiki odbywa się na zmianę warunków, a następnie przechodzimy do okna związanego z dodawaniem warunków. Stawiamy dwa warunki związane z naszym stanem partycji. W momencie, kiedy nasz alarm zostanie uzbrojony, wyłączymy nasz rekuperator. W momencie, gdy alarm zostanie rozbrojony, ustawimy rekuperator na konkretny parametr. Po wprowadzeniu warunków przechodzimy do dodawania akcji. Na liście szukamy ustawienia wyjścia, a następnie szukamy elementu, który steruje nam rekuperatorem sygnałem 0,10 V. Został on przez nas nazwany jako rekuperacja. W pierwszej kolejności przy uzbrojonym alarmie wyłączymy to wyjście. Następnie, kiedy rozbroimy alarm, ustawiamy to samo wyjście na konkretny nasz parametr. Możemy wybrać konkretnie spośród sygnałów od 0 do 100%. Wybierzmy parametr włącz na 56%. Po wprowadzeniu warunków, w momencie, kiedy alarm zostanie uzbrojony, wyłączamy rekuperator. W momencie, kiedy partycja zostanie rozbrojona, ustawiamy stan naszego rekuperatora na konkretny parametr. Po dodaniu tej logiki możemy sobie sprawdzić, jak nasz system wysteruje rekuperatorem. Ikonka Alarm DOM po pierwszym kliknięciu uzbrajała alarm. Widzimy automatycznie, że rekuperator został wyłączony. Następnie po rozbrojeniu rekuperator został ustawiony na konkretny parametr. W kolejnych filmach przedstawimy Państwu, jak zbudować cykliczne przewietrzanie naszego budynku w momencie, kiedy nie ma nas na obiekcie. Dziękuję bardzo.